Cześć! Dzisiaj przygotowałem dla Was przegląd najciekawszych nowości wśród rowerów elektrycznych od Bursa na 2020 rok. Niemiecki producent to niezwykle mocny gracz wśród rowerów elektrycznych, a firmę tą zapewne znacie dlatego, że od wielu, wielu lat sponsoruje zawodową drużynę kolarzy górskich Team Burs, która rozstawia tą markę na arenach zmagań MTB na całym świecie. No i ma też niebagatelny wpływ na rozwój technologiczny produktów firmy Bulls. Ale trzeba powiedzieć, że taki największy impuls dla rozwoju marki miał boom na rowery elektryczne, który miał miejsce kilka lat temu. No i niemiecki rynek rowerowy to w ogóle jest rynek, który kupuje bardzo, bardzo dużo rowerów elektrycznych. I właśnie to był taki duży impuls do rozwoju Bullsa w segmencie elektryków. I można powiedzieć, że dziś marka specjalizuje się wręcz w produkcji rowerów elektrycznych. A takim przejawem tego jest choćby bogactwo kolekcji, ponieważ w ofercie jest ponad 200 modeli e-bike'ów. I też na przykład zdarza się, że w ramach jednego segmentu, na przykład roweru MTB ze skokiem zawieszenia 150 mm, mamy aż do wyboru dwa rowery. Jeden z silnikiem na przykład Boscha, a inny Brose. No i to właśnie pokazuje, jak mocno oni się na tych elektrykach skupiają i jak ta kolekcja jest bogata. A my dziś przyjrzymy się najciekawszym nowościom pośród rowerów górskich z elektrycznym wspomaganiem. Zaczynamy od elektrycznych Fully. Tutaj jest model Bulls Sonic Evo EN, czyli taki mocny rower do e-enduro, który ma charakterystyczną dla bajków konstrukcję, ponieważ ma duże koło z przodu 29 cali oraz mniejsze 27,5 cala z tyłu i na te koła zamontowano opony o szerokości 2,6 cala. Mamy tutaj skok zawieszenia 170 mm z przodu oraz 180 z tyłu. No i właśnie ten bogaty skok oraz geometria sprzyjają mocnej, agresywnej jeździe typu enduro. A cały system wspomagania oraz bateria zostały ukryte zgrabnie w aluminiowej ramie. Mamy tutaj silnik Bosch Performance X 4 generacji oraz wyświetlacz Bosch Purion. I ten rower występuje w trzech wersjach pojemności baterii. Mamy opcję 400 Wh, 500 Wh albo 625 Wh. A terenowej dzielności tego modelu sprzyjają też fabrycznie montowane zaciski hamulców czterotłoczkowe oraz regulowana sztyca. No i to jest naprawdę sprzęt, który można agresywnie pojeździć po górach. Na zdjęciu prezentowany jest model Evo EN2, natomiast jest dostępny też Evo EN1, one się różnią wyposażeniem. Natomiast oba modele mają właśnie opcję trzech różnych pojemności baterii. Przed Wami kolejny full, czyli Bulls Sonic Evo TR1. To jest rower o nieco innym charakterze, ponieważ to jest taki bardziej trailowo-ścieżkowy rower elektryczny, który nadaje się do rekreacyjnych wycieczek po górach. Mamy tutaj oba koła w rozmiarze 29 cali z oponami o szerokości 2,6 cala, a zawieszenie zarówno z tyłu, jak i z przodu ma 120 mm skoku. No i ten lżejszy charakter przejawia się też tym, że nie ma tutaj regulowanej sztycy na fabrycznym wyposażeniu, a czterotłoczkowy nacisk hamulca zastosowano z przodu, natomiast z tyłu klasyczny dwutłoczkowy. No i podobnie jak w modelu Enduro, mamy tutaj pełną integrację silnika oraz baterii z ramą. Motor to Bosch Performance Line CX, ale wyświetlacz podobnie jak wcześniej Bosch Purion. I tutaj również mamy trzy opcje pojemności baterii. Było e-enduro, był e-trail, a teraz coś pomiędzy, czyli e-all-mountain. Tutaj mamy Bulls Copperhead Evo AM3 ABS 27,5+, czyli taki rower, który znajduje się dokładnie pomiędzy enduro a trailem. Ma koła w rozmiarze 27,5 cala, na które założono plusowe opony o szerokości 2,75 cala. No i ten zestaw to jest taki bezpieczny sprzęt, który powinien sobie poradzić z większością tras. Te grube opony zapewniają doskonałą przyczepność, a tak jak powiedziałem w nazwie, dobrze słyszeliście, tam jest ABS, ponieważ ten rower został właśnie wyposażony w zaciski hamulcowe z ABS-em, które powodują, że koła, podobnie tak jak w samochodzie, nie zablokują się podczas mocnego hamowania. I taki właśnie zestaw powinien spodobać się też takim bardziej przodkującym rajderom, którzy właśnie nie do końca może jeszcze ogarniają obsługę roweru w 100%, a duża przyczepność szerokich opon i właśnie ten ABS oraz skok 150 mm powinien sprawić, że po prostu tym rowerem będzie im się dobrze i bezpiecznie jeździło w terenie. Podobnie jak w poprzednich modelach Bullsa, mamy tutaj zintegrowany z ramą silnik oraz baterię, a motor to Bosch Performance CX 4 generacji wraz z wyświetlaczem Purion. No i takiej terenowej dzielności dodaje też regulowana sztyca typu dropper,
a rower dostępny jest w dwóch pojemnościach baterii 400 oraz 500 Wh i występuje też w tańszych wersjach, tylko że one już są pozbawione tego ABS-u. Przechodzimy do kolejnego elektrycznego fulla, który jest dobrym przykładem właśnie tego, o czym mówiłem na wstępie, czyli roweru, który jest jakby podobną maszyną do tego, który pokazywałem przed chwilą, ale jednak inną, wyposażoną w inny silnik i właśnie świadczy o tym bogactwie kolekcji Bursa. To jest model Estream Evo AM4, taki mocny ścieżkowiec o skoku 150 mm zarówno z przodu, jak i z tyłu, wyposażony w koła 27,5 cala oraz szerokie na 2,8 cala opony. I tutaj nie ma Boscha tak jak wcześniej, a jest niemiecka jednostka firmy Brose, która jest bardzo ceniona za taką idealną płynność dozowania mocy i wyróżnia się też bardzo dużym momentem obrotowym, bo mamy tutaj aż 90 Nm, które potrafi mocno dać kopa na najcięższych szlakach. To jest silnik Brose Drive S-Max 25. No i oczywiście jest zintegrowany z ramą, tak samo jak jego bateria. A takiej dzielności terenowej dodają też czterotoczkowe zaciski hamulcowe, co jest właściwie standardem w tych takich mocnych góralach Bursa, oraz regulowana szczyca, czyli dropper. No i ten model występuje w dwóch opcjach pojemności akumulatora, 555 Wh oraz 750 Wh. Przechodzimy do eHard Tiley. Przed Wami model Bulls Sonic Evo 329, czyli aluminiowy hardtail na 29-calowych kołach ze skokiem amortyzatora 120 mm, a opony są tutaj szerokie na 2,6 cala. To jest nowoczesny rower. On ma aluminiową ramę ze zintegrowaną baterią oraz silnikiem, wewnętrzne prowadzenie okablowania oraz ośki w standardzie Boost, a jego takiej terenowej dzielności dopełnia regulowana sztyca. Ukryta w ramie jednostka napędowa to Bosch Performance Line CX, a takim ciekawym elementem tego roweru jest mocowanie na dwa koszyki bidonu, co jest dosyć rzadkie w elektrykach i sprawia, że ten rower jest dobrym kompanem na jakieś dłuższe wycieczki. Rower ma też, podobnie jak dosyć często widzimy w kolekcji Bulsa, trzy opcje pojemności baterii. 400, 500 oraz 625 Wh. Poza regulowaną sztycą takiej terenowej dzielności dodają też czterotłuczkowe zaciski hamulcowe. Ten model występuje też w innych wersjach wyposażeniowych, natomiast my prezentujemy akurat wersję Evo 3. Przed Wami kolejny eHardtail, czyli Bulls Estream Evo 327,5+, który różni się mocno od poprzednio prezentowanego Sonika. Przede wszystkim tym, że ma inną jednostkę wspomagającą. Jest to silnik Brose Drive S-Max 25 o dużym momencie obrotowym 90 Nm oraz oparty o mniejsze koła, ponieważ znajdziemy tutaj 650B z grubymi na 2,6 cala oponami. Widelec ma 120 mm skoku. Poza tym to nowoczesna konstrukcja, bateria oraz silnik są zintegrowane z ramą, a sama konstrukcja ma ośki w standardzie Boost oraz wewnętrzne prowadzenie okablowania. No i ten sprzęt ma akurat baterię 555 Wh, natomiast są też inne opcje wyposażeniowe, inne opcje pojemności baterii oraz modele na większych kołach, ponieważ seria Hardtaili Stream to bardzo bogata linia modelowa. Przechodzimy do modelu Bulls Amiga Eva 1. To jest elektryczny hardtail stworzony z myślą o kobietach, co przejawia się w innej konstrukcji ramy oraz częściach, które mają sprzyjać kobiecej anatomii ciała. Przede wszystkim widać to po obniżonym przekroku górnej rury, który ułatwia wsiadanie i zsiadanie oraz jest dostosowany do po prostu odmiennej budowy żeńskiego ciała. Ten sprzęt ma widelec o skoku 120 mm i toczy się na kołach w rozmiarze 27,5 cala, na które założono ogumienie o szerokości 2,25 cala. Natomiast zintegrowany z ramą system wspomagania to Bosch Performance Line CX z baterią o pojemności 400 Wh. Na koniec warto wspomnieć, że modele elektryków Bulsa są też dostępne w wersjach z modułami GPS. Jest to korzystne rozwiązanie, choćby w temacie zagięcia naszego roweru, bo możemy go zlokalizować, gdzie po prostu się w tym momencie znajduje. A tak jak powiedziałem na początku, kolekcja rowerów elektrycznych Bulsa jest wyjątkowo liczna, a my pokazaliśmy sobie tak naprawdę jedynie kilka najciekawszych modeli, dlatego warto wejść na ich stronę, czyli na www.bulls-bikes.com i sprawdzić, co jeszcze niemiecki producent ma w ofercie, lub wejść na www.katalog.bikeworld.pl i sprawdzić rowery elektryczne Bulls w naszym katalogu rowerowym. Jeżeli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić kciuka w górze, a aby być na bieżąco z naszymi materiałami, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia!